Witam Was bardzo serdecznie, moi kochani. Będę do Was mówiła z wielką radością, wielką nadzieją. Jestem na swoim kanale, który został mi ukradziony 2 miesiące temu. Po prostu odzyskałam swój kanał. Rewelacja, jestem taka dumna z tego, że udało mi się to zrobić. Na pewno zauważyłeś, że na tym kanale już ponad 2 miesiące nie było żadnych publikowanych filmów. No dlaczego? Dlatego, że ten kanał został mi skradziony i ja nie miałam do niego dostępu. Ale od tej pory to się już zmieni. W końcu mam swój kochany, uwielbiony kanał, który straciłam. To, że odzyskałam ten kanał, zawdzięczam wielu osobom. Wiele moich uczniów, wiele moich znajomych, kolegów, koleżanek starało się o to, żebym ja ten kanał odzyskała. Było to bardzo trudne. Naprawdę, uwierzcie mi, bardzo trudne, ale w końcu się to udało. I oczywiście największa zasługa jest to pana Amerykanina, pana Andrew. Dziękuję, Andrew, za wszystko, co zrobiłeś. Za to, że po prostu pozwoliłeś, żeby w moim sercu znowu zagościło szczęście i ta duma, i ta chęć pomagania dalej innym. Dziękuję Ci bardzo. Wiele osób z okazji świąt Bożego Narodzenia życzyło mi między innymi odzyskania mojego kochanego kanału. To się stało właśnie w okresie świątecznym. Ten kanał został z powrotem przypięty do mojego konta. Bardzo dziękuję, bo po prostu to jest wielka zasługa. Cuda się zdarzają. Uwierz to również, że wokół Ciebie są cuda. Coś, co wydaje się nam niewykonalne, coś, co wydaje nam się niemożliwe, to się dzieje naprawdę. Tak jak tutaj ze mną w tym momencie. Jednym stryknięciem palca po prostu straciłam wszystko, ale później wytrwała praca, wytrwałe dążenie do celu dało tą satysfakcję. I to jest dla nas wielka nauka i dla mnie, i dla Ciebie wielka nauka, że w życiu można bardzo szybko coś stracić. Dlatego kochaj, szanuj to, co posiadasz. Ale też druga nauka jest taka, że jeżeli coś bardzo pragniesz, jeżeli coś robisz z sercem, tak jak ja robię z sercem, prowadzę ten kanał z sercem wielkim, to jeżeli coś robisz z sercem, to na pewno osiągniesz wiele. Tak jak dla mnie wielkim osiągnięciem jest to, naprawdę chylę czoła, wielkim osiągnięciem jest to, że ja ten kanał odzyskałam. Jestem po prostu przeszczęśliwa. Ja i mąż po prostu jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że w końcu mamy to, co nasze. Dziękuję Wam, że byliście ze mną, wspieraliście mnie, że trzymaliście kciuki wszystkim i każdemu z osobna. Życzę wszystkiego dobrego na nowy rok, żeby wszystkie Wasze marzenia się spełniły, żeby wszystko, co sobie zapragniecie, było możliwe do zrealizowania. Popatrz, mi się to udało, Tobie też się uda. Tobie się też uda zdać dobrze maturę, zdać dobrze egzamin na studiach i Tobie też się uda dobrze napisać sprawdzian z matematyki. Tego Ci bardzo, bardzo, bardzo życzę. Do zobaczenia!